Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Do dalszego studium. Biblia wykłada się sama. Uczniowie winni ją traktować jako całość i widzieć powiązania między poszczególnymi jej rozdziałami. Powinni w pierwszym rzędzie zdobyć wiedzę o ogólnej myśli ukrytej w dziele stworzenia świata, w pierwotnych zamiarach Boga wobec świata, o powstaniu wielkiego boju i dziele odkupienia. Powinni dokładnie zrozumieć, na czym polega ten bój, pojąć istnienie dwóch mocy, które walczą o najwyższą władzę. Należy umieć znajdować ślady ich działania w historii i przepowiadaniach proroków od początku aż do ostatecznego wypełnienia. Uczeń powinien wiedzieć, w jaki sposób ten bój wynika w każdą fazę naszego życia. Powinien zastanawiać się nad tym, że obie przeciwne sobie mocy wywierają wpływ na jego życie, że on sam świadomie czy nieświadomie musi się opowiedzieć po jednej albo po drugiej stronie. Pytania do dyskusji. Pierwsze. W powyższym cytacie z książki Wychowanie Ellen White stwierdza, że wielki bój wnika w każdą fazę ludzkiego życia. Jakie tego przejawy zauważyłeś w swoim życiu? Czy twoje zrozumienie zagadnienia wielkiego boju jest dla ciebie źródłem siły, czy raczej frustracji? Gdy zmagasz się z problemami codziennego życia w świecie grzechu i cierpienia. 2. Niektórzy mówią, że powtórne przyjście Jezusa się opóźnia. Zważywszy ogrom niesprawiedliwości i bezsensownego cierpienia w świecie, wydaje się, że każdy kolejny dzień istnienia tego świata to zbyt wiele. Podziel się swoimi doświadczeniami związanymi z zagadnieniem wielkiego boju z punktu widzenia owego rzekomego opóźnienia. 3. Czy możemy być pewni ostatecznego rozwiązania konfliktu między dobrem a złem, co daje ci pewność, że zło ostatecznie nie zwycięży? Jakie mamy powody, by tak wierzyć? Jak proroctwo z drugiego rozdziału Księgi Daniela pomaga nam zachować pewność co do ostatecznego wyniku walki? 4. Omówcie swoje odpowiedzi na ostatnie pytanie z czwartkowej części lekcji. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważna ze względu na nasze zrozumienie, kim będą prześladowcy w czasie konfliktu. Jak możemy być pewni, że staniemy po właściwej stronie konfliktu? Dziękuję.